Witamy serdecznie na webinarium, podczas którego opowiemy o wszystkim, co trzeba wiedzieć na temat fotowoltaiki. W szczególności skupimy się natomiast na wątku opłacalności tejże inwestycji. Ja nazywam się Daniel Iwan, jestem rzecznikiem prasowym Tauron Sprzedaż. W rozmowach z mediami bardzo często temat opłacalności fotowoltaiki się pojawia, stąd między innymi dzisiejsze spotkanie. Ale o fotowoltaice opowiedzą szczegółowo nasi eksperci, od lat zajmujący się tematem opłacalności fotowoltaiki od strony inwestycyjnej i również prosumenci, Maciej Żmijewski i Rafał Kocoł. Witajcie. Dzień dobry. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, warto przypomnieć, że do sieci energetycznej Taurona podłączonych jest już ponad 380 tysięcy mikroinstalacji. Tylko w ubiegłym roku ponad 100 tysięcy nowych przyłączeń. Łącznie to już 1/3, 30% prawie wszystkich mikroinstalacji, które funkcjonują w kraju. To bardzo duża wartość, a dodatkowo nasze badania wskazują, że ponad 80% właścicieli tych mikroinstalacji zrobiło to właśnie po to, aby wygenerować oszczędności długofalowo. Stąd również nasze dzisiejsze spotkanie, stąd również tematyka, w której będziemy odnosić się do opłacalności w wielu momentach. Całość tego spotkania została dzisiaj przygotowana po części również we współpracy z Państwem, ponieważ przy rejestracji mogliście Państwo zadawać pytania. Wiele tych pytań wpłynęło. Wszystkie je pogrupowaliśmy. Na część z nich odpowiemy w materiale. Będą się pojawiały również stricte pytania pomiędzy różnymi fragmentami, a na pewno przejdziemy do nich w czwartej części naszego spotkania. Tam już odpowiemy na szereg pytań. Szanowni Państwo, o czym będziemy dzisiaj mówić? Skupimy się na trzech częściach. Tutaj rozpoczniemy oczywiście od wprowadzenia, bo na tym spotkaniu jesteście Państwo, którzy rozpoczynają dopiero przygodę z fotowoltaiką, ale jest też szereg osób, które już z systemu korzysta. Omówimy pokrótce najważniejsze pojęcia, omówimy system rozliczeń. Druga część to już będzie część stricte dotycząca opłacalności fotowoltaiki i tutaj omówimy ją bardzo precyzyjnie na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Powiemy, jak się przygotować do tej inwestycji, jak realizować tą inwestycję i potem jak wiele lat eksploatować korzystnie fotowoltaikę po to, aby generowała ona jak największe oszczędności. I ta część trzecia będzie niejako również odnosiła się do eksploatacji, bo powiemy o tym, jak zagwarantować sobie odpowiedni poziom produkcji energii elektrycznej i jak dbać o instalacje. Gdyby w którymś momencie pojawiły się u Państwa jakieś dodatkowe pytania, zapraszamy do tego, aby korzystać z batonu Zadaj pytanie widocznego przy transmisji online. Te pytania wszystkie do nas spłyną i my na nie odpowiemy na blogu lepiejtauron.pl. Zacznijmy zatem od podstaw, od pojęć podstawowych, a jeżeli pojęcia podstawowe, no to prosument. Tak, zgadza się, Daniel. Prosument to jest dzisiaj generalnie temat, który będzie przebijał się tutaj podczas naszej rozmowy. Przede wszystkim to jest definicja, która pochodzi od dwóch pojęć, od konsumenta i od producenta. Pod koniec czerwca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy OZE, w świetle której prosument to jest osoba wytwarzająca energię elektryczną, podkreślam tutaj, na własne potrzeby, tak? Wytwarzająca ze źródeł odnawialnych, takim jakim jest fotowoltaika. Generalnie prosument może tą energię magazynować, może ją wprowadzać do sieci. Jednym słowem, prosument staje się aktywnym uczestnikiem rynku sprzedaży energii elektrycznej. No i to bardzo ważne, co powiedziałeś, bo to będziemy wielokrotnie powtarzać. Fotowoltaika służy wytwarzaniu energii na własne potrzeby. Własne i prosument to w definicji jest osoba, która wytwarza energię elektryczną na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. No i właśnie. Prosument funkcjonuje w pewnym otoczeniu rozliczeń i tutaj od roku funkcjonujemy w rzeczywistości net billingu, ale ten net billing nie funkcjonuje jeszcze w ostatecznej postaci. Tak, system net billing został wdrożony 1 kwietnia 2022 roku. Był to pierwszy etap, etap przejściowy, gdzie prosumenci jeszcze byli orzeczani częściowo na starych zasadach. Od 1 lipca 2022 roku mamy drugi etap, który obecnie trwa i będzie trwał do
do końca czerwca 2024 roku. Jest to etap net billingu rozliczania w systemie miesięcznym. Czyli my dzisiaj, generując energię z instalacji fotowoltaicznej, w ciągu miesiąca jesteśmy rozliczani za ilość wprowadzonej energii i ilość pobranej energii i nam się to bilansuje w pewnym stopniu. Kolejnym etapem z tego nowego systemu rozliczeń będzie system rozliczenia godzinowego. Tu już będziemy aktywnym uczestnikiem rynku, będą taryfy dynamiczne i my będziemy wtedy, w zależności od godziny, która jest, będziemy oddawać w tej godzinie i sprzedawać energię po określonej stawce, która będzie tam dzień wcześniej prawdopodobnie już publikowana. No nie znamy jeszcze ostatecznego kształtu, ale wiem, że takie są zarysy. Czyli jesteśmy dzisiaj w tej środkowej kafelce, ceny miesięczne, net billing, a za rok, tak, bo to ceny godzinowe to jest rozliczenie, które wejdzie od lipca 2024 roku. Tak, to będzie ta rzeczywistość. To jest przyszłość, godzinowa, która nas nieuniknie czeka i tę sprawę. No dzisiaj, przygotowując się na instalację fotowoltaiczną, już powinniśmy o tym myśleć i planować instalację w taki sposób, żeby przygotować się na ten kolejny etap prosumenta. Prosument funkcjonujący w systemie net billingu, ale to nie wszystkie podstawowe pojęcia, które warto znać i trzeba znać. Autokonsumpcja i depozyt konsumencki. Te pojęcia będą się przewijać przez nasze dzisiejsze spotkanie wielokrotnie. O poziomie autokonsumpcji będziemy jeszcze mówić, ale na razie zdefiniujmy, czym są te dwa pojęcia. Tak, to może posłużymy się tutaj tym wykresem, który Państwo widzicie. Na bazie niego wytłumaczymy cały proces, cały cykl produkcji i zakupu, sprzedaży energii elektrycznej. Zacznijmy od produkcji. W momencie, kiedy nasza instalacja fotowoltaiczna produkuje energię elektryczną i nasze odbiorniki w domu tą energię odbierają, tutaj ta szczełeczka do wtyczki, to jest tak naprawdę najważniejsza dzisiaj tutaj tematyka, czyli autokonsumpcja. Tak? Tą energię w momencie produkcji nasze urządzenia na bieżąco zużywają, natomiast energia, która jest z nadwyżki, zostaje przekazywana do sieci, a tak naprawdę zostaje sprzedawana tutaj do i odkłada się, te środki odkładają się w depozycie prosumenckim, z którego w sytuacji, kiedy nasza instalacja już nie pracuje, dokonujemy zakupu energii elektrycznej. Tej potrzebnej, tej, której nie wyprodukowała nasza instalacja. I tym sposobem jakby zamykamy cały proces, cały cykl. Czyli ten depozyt prosumencki można rozumieć jako wirtualne konto rozrachunkowe. Tak, jest to taki wirtualny portfel, z którego dokonujemy zakupu energii w momencie, kiedy to, tej energii potrzebujemy, a nie produkuje jej instalacja fotowoltaiczna. No właśnie, bo tutaj wątek magazynów energii będzie się jeszcze przewijał wielokrotnie, ale co warto podkreślić, sieć nie jest magazynem energii. Tak, dokładnie. Sieć nie jest magazynem energii. W tym momencie mamy, nie powinna pełnić tej roli, jeżeli chodzi o nasze gospodarstwo domowe, czyli nadwyżki energii odsprzedajemy, a potrzebną energię kupujemy. No i tu pojawia się kolejne ważne pojęcie, czyli rynkowa cena energii, po której rozliczaną mamy zakup bądź sprzedaż. No tak, no prosument musi wiedzieć, po jakiej cenie sprzedaje tą energię i musi być świadomym konsumentem. Dzisiaj te ceny energii są publikowane przez polskie sieci energetyczne na stronie www. Każdego dnia 11 miesiąca jest ta cena publikowana. Te ceny są niejako korygowane. Cena, która wynika tutaj z publikacji, jest to średni wolumen energii pobranej przez prosumentów, energii przez prosumentów wprowadzonej podczas pracy mikroinstalacji, no oraz średniej ceny energii na rynku. I ta cena wynika z tych wytycznych. Czyli każdego dnia, wchodząc na stronę pse.pl, można sobie sprawdzić poziom ceny. Tak, można sobie sprawdzić. Każdego dnia dzisiaj jeszcze nie, dopiero to będzie w tym kolejnym etapie. Dzisiaj jest to rozliczenie miesięczne, czyli każdego dnia 11 miesiąca zobaczymy sobie cenę za poprzedni miesiąc, jaka była cena energii. Rynkowa cena energii, dobrze. No i w takim razie po tych podstawowych pojęciach pojawiają się pierwsze pytania i to pytanie, które otrzymaliśmy, dlaczego ilość wyprodukowanej energii przez moją instalację, którą pokazuje moja aplikacja, jest inna niż ta wskazana na liczniku. I tu mamy pewne wykresy do pokazania. Tak, jest to bardzo częste pytanie ze strony prosumentów, dlaczego
ilość wyprodukowanej energii, którą widzą, odczytują na falowniku, aplikacji falownika, różni się od ilości energii wprowadzonej do sieci. Posłużymy się tutaj tymi wykresami. W górnej części widzimy wykres z falownika. Jest to w ujęciu dziennym produkcja, bardzo ładna parabola. Produkcja na falowniku 65 kW. Natomiast na dolnym wykresie widzimy zrzut ekranu z aplikacji E-licznik Taurona Dystrybucji, na której mamy informację, że do sieci oddano 56 kW. No jest różnica widoczna. Jest różnica widoczna. 9,4 ponad kilowata różnicy. Skąd ta różnica się bierze? Proszę Państwa, zwróćmy uwagę na ten dolny wykres. W godzinach porannych widzimy takie niebieskie słupki. To jest zużycie energii, pobór energii przez nasze gospodarstwo domowe. Następnie widzimy wykres różowy, magentowy. To jest nasza produkcja. To jest energia, którą my oddajemy do sieci. W momencie, kiedy ta energia jest oddawana do sieci, widzimy, że tutaj zanikają te słupki poboru w tym okresie, czyli generalnie całe zapotrzebowanie jest pokrywane przez naszą instalację fotowoltaiczną i później w godzinach popołudniowych, kiedy ta instalacja zaprzestaje działania, znowu pobieramy energię elektryczną z sieci. 9,44 to jest dokładnie autokonsumpcja, czyli to jest ta energia, o której wcześniej mówiłem w przypadku omawiania netbillingu, którą zużywamy w trakcie bezpośredniej produkcji instalacji fotowoltaicznej. Im większa ta autokonsumpcja, tym większe oszczędności, o których tu dzisiaj rozmawiamy. Szanowni Państwo, ten wątek podstawowych pojęć związanych z autokonsumpcją, prosumentem, wszystko to możecie znaleźć również na stronach Taurona, jak również na blogu lepiejtauron.pl. Tam są darmowe e-booki, które bardzo precyzyjnie o tych pojęciach mówią. Jeżeli do tego etapu naszego webinarium mielibyście Państwo jakieś pytania, zapraszamy do ich zadawania. Baton Zadaj Pytanie widoczny jest pod okienkiem streamingu. Na te wszystkie pytania również na blogu odpowiemy, a przejdźmy teraz do istotnej części dzisiejszego spotkania, czyli tak naprawdę omówienia etapów inwestycji, które mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o generowanie opłacalności całej inwestycji. Wyodrębniliście trzy takie etapy, czyli tak, planowanie, instalacja i eksploatacja. Przy czym, co ważne, widzimy tutaj tak naprawdę głównych aktorów w tych poszczególnych planach, tak? Bo to, że klient jest obecny na każdym poziomie, to oczywiste, ale jak ważne jest, aby ten klient był obecny od etapu planowania, tutaj będziemy jeszcze o tym mówić. W tym pierwszym etapie ważne jest, aby klient trafił na odpowiedniego doradcę, wiarygodnego partnera, bo to, jak się okaże, jest kluczowe dla kolejnych etapów. Ten etap instalacji, to tutaj główną rolę gra jednak wykonawca, o tym za chwilkę powiemy, natomiast będziemy dzisiaj wielokrotnie powtarzać, że na etapie eksploatacji fotowoltaiki rola klienta jest nieoceniona i będziemy mówić, jak zajmować się tą instalacją, aby była jak najbardziej opłacalna. Panowie, przejdźmy do pierwszego etapu planowania. I tutaj tak naprawdę myślimy o doradcy, ale do tej wizyty się trzeba przygotować. Tak, zdecydowanie. Klient jakby inicjuje cały proces zakupu instalacji fotowoltaicznej, natomiast też na nim ciążą pewnego rodzaju obowiązki. Żeby to spotkanie z doradcą było treściwe i faktycznie była dobrana ta instalacja w prawidłowy sposób, należy się do tego spotkania przygotować. Co musimy zrobić? Tak naprawdę musimy sobie zdefiniować, ile my tej energii zużywamy. Właśnie, mamy zużycie energii elektrycznej? Jakie mamy zużycie energii elektrycznej? Żeby tą informację pozyskać, możemy zweryfikować swoje faktury za energię elektryczną, mieć je po prostu na tym spotkaniu z doradcą. Na podstawie generalnie zużycia energii będzie dobierana moc, o której za chwileczkę powiemy. Natomiast też jest warte, abyśmy tutaj w naszym ognisku domowym
ustalili ewentualne plany rozwoju. No tak, bo jesteśmy w stanie zdefiniować, ile zużywaliśmy energii elektrycznej przez ostatni rok, dajmy na to, tak? Tak. A teraz musimy trochę wybiec w przyszłość. Do przodu. Tak. Tak. I planowanie tu jest też istotne i ważne, bo jeżeli faktycznie zamierzamy zmienić źródło ogrzewania budynku, Na przykład na pompę ciepła. Czy planujemy instalację klimatyzacji? Są to urządzenia, które faktycznie pochłaniają większą ilość energii. W związku z tym też to musimy przewidzieć w doborze mocy instalacji fotowoltaicznej i też tą informację przekazać doradcy. No i tak, no i w tym kontekście inwestycyjnym również, czy już powinniśmy myśleć o magazynie energii, podjąć tę decyzję w tej chwili? No właśnie tutaj niejednoznacznie, bo klient na początku może nie być pewien tego rozwiązania, nie być przekonany, czy jest mu ten magazyn konieczny, czy nie, czy w przyszłości mu będzie konieczny, ale na tym etapie, no to jak już tam później będzie to omawiane, może klient się już przygotować do tego magazynu energii. Może zainwestować w falownik hybrydowy, który jest zazwyczaj no, nieco droższy, nie ma co ukrywać, ale no, klient będzie już przygotowany pod tą inwestycję, bo no, tutaj wiemy, taryfy dynamicznie się zmieniają, mamy dynamiczną sprzedaż energii, więc no, tutaj rola prosumenta, rola magazynu może się okazać kluczowa w systemie rozliczeń, więc to będzie istotne. Więc no, tutaj prosument już na etapie planowania może pomyśleć, czy ten magazyn będzie potrzebny, czy nie. I tę sprawę to też definiuje trochę moc instalacji fotowoltaicznej, bo niekoniecznie zawsze może okazać się, że ta instalacja fotowoltaiczna musi być jakoś niepotrzebnie przewymiarowana, która tam występowała w dawnych systemach. No właśnie, bo tego dotyczy również wątek, który jest tutaj wymieniony, czyli czy warto przewymiarowywać tą inwestycję już na wstępnym etapie? Dzisiaj już nie warto. W modelu netbillingowym dopasowujemy faktycznie tą instalację do potrzeb gospodarstwa domowego, dlatego też tu mówimy o tym planowaniu, dlatego mówimy o weryfikowaniu rachunków energii, żeby faktycznie do profilu zużycia dobrać tą moc instalacji, dlatego nie warto przewymiarowywać jej. A falownik, tutaj już też rodzaj razu definiujemy, czy też w takim razie właśnie no tutaj zostaje... dzisiaj większość rynku to jest sprzedaż falowników stringowych, standardowych, które nie mają opcji podłączenia magazynu energii, co no, często generuje problemy, bo klienci z czasem jednak dojrzewają do tego i stwierdzą, że chciałbym zainstalować magazyn energii. No tylko no, dzisiaj mam falownik stringowy, no i nie ma możliwości do niego podpięcia magazynu. Jest konieczna wymiana falownika. No i to często się wiąże z dodatkowymi kosztami, które tak naprawdę moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy na etapie tego planowania zapytali przedstawiciela handlowego, czy ma może falownik hybrydowy, ile on jest droższy, no i zdecydowali się na taki zakup. No tutaj tę sprawę no, ciężko niejednokrotnie określić, czy klient jest już gotowy na wydanie tego większego kosztu, no ale tę sprawę wydanie większego kosztu dzisiaj przyniesie większe oszczędności w przyszłości, bo klient nie będzie musiał doinwestowywać w wymianę falownika lub całkowitą przemianę w ogóle instalacji. No właśnie, czyli nie trzeba kupować magazynu energii, warto, nie trzeba, ale można przygotować instalację pod tą inwestycję. No dobrze, mamy w takim razie, widzimy bardzo często panele fotowoltaiczne na dachach, ale to nie jedyne miejsce, gdzie można je zamontować. Tak, oczywiście. Też warto planując, przygotowując się tutaj do takiej inwestycji, zastanowić się, gdzie byśmy te panele fotowoltaiczne widzieli. Oczywiście, no, najczęstszym rozwiązaniem jest montaż na dachach, na połaciach dachowych, czy to skośnych, czy płaskich. Tutaj rozwiązania są różne, ale oczywiście możemy też montować panele fotowoltaiczne na gruncie. Także warto obejść swoją posiadłość. Ale czy tu decydują tylko walory estetyczne? Czy... No nie, tutaj musimy trochę ustąpić walorom estetycznym na rzecz wydajności instalacji fotowoltaicznej i jej pracy, dlatego że generalnie ona powinna być skierowana najlepsze. Uzyski uzyskujemy z kierunku południowego, względnie instalacja skierowana wschód-zachód. Tak, no. Ciężko nieraz jest dopasować instalację. No, mamy różne połacie budynku. Jeden budynek jest przechylony bardziej w kierunku wschodnim, jeden w kierunku zachodnim. No, nie jest to jednoznaczne, no, ale doradca dobierze w taki sposób moc instalacji fotowoltaicznej, by ona pracowała wydajniej i sprostała naszemu zapotrzebowaniu. Tutaj też są fajne rozwiązania typu carporty. Są to dosyć nowoczesne rozwiązania, które wchodzą na rynek. No, czyli taka wiata dla samochodu, która nie zajmuje dodatkowego miejsca. No i to jest taki atut, bo często klienci decydując się na instalację gruntową, aż
że zabiera mi miejsce. No a tutaj decydując się na taki carport, mamy połączenie, bo mamy zadaszenie, czy to naszego pojazdu, czy tam innych jakichś własnych urządzeń, które chroni nas ta wiata fotowoltaiczna przed uszkodzeniem. No bo jak wiemy, sam panel fotowoltaiczny ma określoną wytrzymałość i jego wytrzymałość jest bardzo duża. I te moduły fotowoltaiczne potrafią wytrzymać duże obciążenie i są odporne na gradobicie, czy różnego rodzaju warunki atmosferyczne, na co niektóre urządzenia, czy na przykład karoseria samochodu w przypadku jest gradu... Jest bardziej wrażliwa. Jest bardziej wrażliwa. No i to rozwiązanie nie tylko dla aut elektrycznych. Tak, to nie tylko dla aut elektrycznych, ale no często się to jakoś tak widzimy, takie powiązania, że klienci z samochodem elektrycznym mają ten carport, bo mają blisko falownik, jeszcze ładowarka do tego i fajnie się to gdzieś tam zgrywa. Mamy kilka urządzeń, które składają się na tą instalację, no i pojawia się kontekst, czy w takim razie powinny być, muszą być podłączone do internetu? Tak, jest to dość istotne i ważne, aby na tym pierwszym spotkaniu z doradcą technicznym ustalić, czy faktycznie w miejscu, w którym będzie umieszczony falownik, jest możliwość podłączenia tego falownika do internetu, do sieci. Czy to przez Wi-Fi, czy przez za pośrednictwem kabla, dlatego że to nam pozwala na analizowanie, pomiar i weryfikację pracy całej sieci fotowoltaicznej. Jest po prostu wygodniejsze, tak? Tak. No, klient ma dostęp do aplikacji, dzięki której może popatrzeć, jak ta jego instalacja pracuje, a instalator ma dostęp do całej instalacji klienta i może w zdalny sposób monitorować ją. Jeśli zobaczy jakieś nieprawidłowości, wykryć to, bo otrzyma odpowiednie powiadomienie, że ta instalacja coś tam jest nie tak, dostanie powiadomienie i w zdalny sposób jest w stanie skorygować lub naprawić jakieś tam błędy, które gdzieś tam występują podczas pracy instalacji, lub jeśli klient jest zaniepokojony, że coś jest nie tak, to instalator jest w stanie sprawdzić, zweryfikować zdalnie, dokładnie, nie musi przyjeżdżać na miejsce, tylko po prostu wystarczy albo kontakt telefoniczny do instalatora, albo wiadomość e-mailowa. Mhm. Instalator w zdalny sposób zweryfikuje i odpowie klientowi, czy instalacja działa poprawnie, czy nie ma tam żadnych problemów na instalacji. Jeśli problemy się wystąpią, to instalator ma prawo zareagować. Tak? No dobrze, no i kwestia arcyważna, czyli pod kątem budżetowania inwestycji, czyli możliwość pozyskania dofinansowania do całości. Jak najbardziej. My oczywiście również, jeżeli mówimy o finansowaniu, w naszej ofercie są ekoraty. Natomiast finansowanie może być również w postaci programów. Tak? Mam tu na myśli obecny program Mój Prąd. W tej chwili zakończyła się edycja czwarta. Natomiast są już zapowiedzi uruchomienia piątej edycji tego programu w kwietniu. Więc to jest pierwszy program, z którego możemy pozyskać środki. Możemy również pozyskać środki z programu Czyste Powietrze, przy czym pamiętajmy, że musimy w tym momencie wymienić źródło ogrzewania, żeby... To jest ten poziom krajowych programów. Tak, ale oczywiście są również programy lokalne w ramach gmin. Tutaj warto zweryfikować informacje w swojej gminie, czy nie ma po prostu jakiegoś parasolowego programu dofinansowującego tego typu rozwiązania. Przygotowaliśmy się w takim razie do rozmowy z doradcą, a czym powinniśmy się kierować, wybierając doradcę? Wiarygodny partner i przede wszystkim firma, która jest długo na rynku, bo to też jest istotne z tego punktu widzenia, bo była sytuacja taka, że zakończył się stary system rozliczeń, no i pełno nagle firm poznikało z rynku, no bo tutaj wiadomo, skurczył się trochę rynek prosumentów, więc pełno firm zniknęło i nagle klient pozostaje sam z tą swoją instalacją fotowoltaiczną i nie ma do kogo zadzwonić. Nawet gdzieś tam, szczerze powiedziawszy, przewija mi się pytanie, trafiło do nas, że klient po prostu zapytał nas, czy byśmy się zaopiekowali jego instalacją fotowoltaiczną, jeśli firma, która zbankrutowała. No niestety nie ma takiej możliwości. No, dzisiaj klient niestety zostaje sam i to jest takie gdzieś... Bolączka tego... To jest tym bardziej istotne, że my tu mówimy o etapie planowania, ale mamy istotny etap inwestycji, gdzie to trzeba bardzo porządnie, zaraz będziemy o tym chwilkę mówić, no ale potem mamy etap eksploatacji. Powiedzmy to, że tak naprawdę żywotność paneli to jest ponad 20 lat, czyli my mówimy o tej perspektywie, tak, gdzie warto mieć partnera potem również do... Żywotność paneli, tak. To żywotność paneli jest dużo dłuższa, bo nie ma określonego, tylko po prostu sprawność modułów z czasem spada i tam określa się, że po 25 latach sprawność modułów spadnie około 20%. To też zależy od technologii, ale tak jest ogólnie przyjęte. No ale jest perspektywa jednak długoterminowa w tej inwestycji, gdzie warto współpracować z dużym, sprawdzonym partnerem. Dobrze, dobrze zaplanowana, wybrany partner. Jesteśmy na drugim etapie instalacji.
No i teraz co? Jest główna pałeczka po stronie wykonawcy, tak. A co robi klient? Klient tak naprawdę, no tu jego rola jest troszkę mniejsza. Klient może zweryfikować, powinien zweryfikować prace montażowe zgodnie z projektem, który został na etapie podpisania umowy przygotowany. Więc generalnie no tu jest kwestia tak naprawdę po stronie wykonawcy realizacji tego projektu, czy zgodnie z dokumentami, z założeniami. Ale jak w każdej sytuacji warto weryfikować. Weryfikować, tak, tak. Trzymać pieczę. Tutaj też trzeba mieć trochę, tak, brać delikatnie czasem poprawkę, bo może się okazać, że no nie zawsze da się dokładnie oszacować tą ilość modułów. Może być jakiś skomplikowany dach i w momencie, kiedy instalator wyjdzie na dach, pomierzy sobie i okaże się, że na przykład jeden moduł nie da się zmieścić w danym miejscu, tylko trzeba go gdzieś przesunąć. Ale to nie znaczy, że ta instalacja będzie zła, bo instalator ma na tyle wiedzę techniczną i na tyle taką odpowiedzialność jest w jego kwestii, żeby ten moduł usytuować w takim miejscu, żeby tam nie powodował żadnych przeciwwskazań do montażu i żeby ta instalacja wciąż pracowała wydajnie, zgodnie z tymi założeniami projektowymi. No właśnie, bo tam często w tych pytaniach, które od Państwa otrzymaliśmy, pojawiał się też temat falownika i jego prawidłowego usytuowania. Ustawienia, tak, bo tutaj jest też istotne to, żeby falownik był prawidłowo ustawiony, czyli prawidłową normę miał ustawioną. No, w Polsce jest określona norma jakości energii. Ta norma jakości mówi o tym, jakie napięcia i jakie parametry sieci są dopuszczalne i należy ustawiać polską normę, bo to gwarantuje nam tego, że ta instalacja będzie pracowała poprawnie i nie spowoduje różnych zakłóceń na sieci. Powiedzmy tak dla porządku jeszcze, takie główne elementy instalacji fotowoltaicznej to? Głównym elementem instalacji fotowoltaicznej są to moduły fotowoltaiczne. To one generują tą energię promieniowania słonecznego, to one przekształcają to napięcie, wygenerują napięcie stałe, które zostaje przekształcone przez serce tej instalacji, którym jest falownik. To falownik przekształca napięcie stałe z modułów fotowoltaicznych na prąd zmienny, taki, który no standardowo płynie w naszych gniazdkach. No i dodatkowym elementem... Panele, falownik i... Często magazyn energii. Ale no tutaj też jest ten dodatkowy osprzęt, o którym też należy pamiętać. Są to zabezpieczenia i które też tam w pewnym momencie pewnie na etapie eksploatacji trzeba czasem zobaczyć, czy tam nic się nie dzieje. Zgodność z projektem, tutaj ewentualna konfiguracja magazynu energii, ale jest też obowiązkowy punkt programu, czyli szkolenie z eksploatacji. Dokładnie tak. Szkolenie jest bardzo istotne w kontekście użytkowania tej instalacji, bo jest to, tak jak wspomnieliśmy, długi czas. Nie jest to skomplikowane urządzenie tak naprawdę i to jest kwestia poznania podstawowych funkcjonalności włączenia, wyłączenia czy jakichś trybów awaryjnych, jeżeli się pojawią, żeby po prostu móc kontrolować pracę tego urządzenia. Czy to jest skomplikowane? Nie jest to skomplikowane, dlatego też wspomnieliśmy na początku o Panowie, dostępie... jesteście prosumentami. Jesteśmy prosumentami, tak. Powiem tak, dlatego mówiliśmy o tym dostępie do internetu, bo to jest dość istotne, że nawet jeżeli klient ma jakąś wątpliwość, jakikolwiek problem, to o czym wcześniej Rafał powiedział, instalator zdalnie, czy firma, która ma pieczę nad naszą instalacją, jest w stanie zdalnie zalogować. Czyli wystarczy zadzwonić. Na przykład tak, i wtedy jest w stanie zweryfikować. Więc tutaj wsparcie jest na generalnie każdym kroku. No i tutaj też nie ma co ukrywać. No, dla klienta, który no, nie miał styczności wcześniej, jest to nowe urządzenie, więc on potrzebuje niejako wsparcia od strony instalatora, żeby poznać to urządzenie, gdzie, co jest, do czego już służy dany przyrząd, jak może sobie tam w aplikacji poruszać się i jak to wygląda. No idąc dalej, no tutaj z tym szkoleniem, no tu mamy też tą konfigurację magazynu. No dzisiaj magazyny energii głównie służą do celów powiększenia autokonsumpcji i w takim głównie celu montujemy te magazyny, żeby one zaspokajały i powiększały tą naszą autokonsumpcję, o czym dalej będziemy mówić. Ale kolejnym też etapem jest ten nowe rozliczenie, kolejny etap rozliczeń, gdzie klient będzie aktywnie uczestniczył w tym rynku i mógł sprzedawać nadwyżki w różnych określonych godzinach. No bo tutaj też nie ma co ukrywać, że prawdopodobnie produkcja, w momencie produkcji instalacji fotowoltaicznych w tych godzinach popołudniowych, przedpołudniowych i południowych będzie niższa cena energii sprzedaży przez prosumenta. No i prosument, by aktywnie uczestniczyć w rynku, będzie mógł sprzedać tą ilość energii zmagazynowanej w określonych powyższych stawkach. Tylko
Tutaj też, no dzisiaj nie jesteśmy pewnie jeszcze wszyscy na to gotowi, bo to producenci magazynów dopiero niejako, ten rynek w Polsce dopiero się kształtuje, rozwija. No i dopiero wraz z wdrożeniem kolejnych etapów, ten etap pewnie tego aktywnego uczestnictwa samej magazynu, żeby on był tak inteligentny, żeby sam zarządzał tą energią, pewnie to kiedyś przyjdzie, ale na to pewnie jeszcze trzeba dać trochę czasu. Ale rozwija się to w niezłym tempie, więc podejrzewam, że jest to krócej niż dalej. No tak. Mając tą instalację na dachu, no to nie jest tak, że możemy położyć się i w tym momencie nie interesować się tą instalacją, ona będzie w 100% opłacalna, tylko warto jednak wykonać, dostosować poniekąd swoje nawyki, swój tryb życia, to z jednej strony, czyli ta część behawioralna, którą wyodrębniliście tutaj. No i mamy też pomocną technologię. Od czego zaczynamy? Od nawyków, bo to jest łatwiej, szczerze powiedziawszy, i to nie wymaga też często finansowania ze strony klienta. Znaczy w mojej ocenie ten etap trzeci to jest najważniejszy etap, i który potrafi nam najwięcej tych oszczędności wygenerować. Tak? Przede wszystkim nawyki. Musimy tutaj zmienić podejście, nauczyć się współżyć z tą instalacją fotowoltaiczną w tym zakresie, żeby móc umieć korzystać z tej energii, kiedy ona jest produkowana. Tak? Więc wszelkiego rodzaju planowanie czynności, które pochłaniają tą energię. Planowanie, czy to właśnie zmywania, różnego rodzaju pralki, urządzenia, które możemy zaprogramować na ten czas, kiedy ta fotowoltaika produkuje. My musimy po prostu przestawić swoje myślenie, poniekąd też dlatego, że często spotykamy się z takimi zdaniami, tutaj informacjami od klientów, że mają fotowoltaikę i wzrastają im koszty, koszty za energię elektryczną. Mhm. Ale to bierze się często z takiego pojęcia, że mając fotowoltaikę, to generalnie nie muszę... Odpuszczają nawyki. Oszczędzać tej energii elektrycznej. Nie, my tak naprawdę musimy współpracować z tą instalacją w ten sposób, żeby faktycznie wykorzystywać tą produkcję, tą autokonsumpcję, o której przed chwileczką mówiliśmy, w maksymalnym sposób. No to powiedzmy od razu w takim razie ta autokonsumpcja, bieżące zużywanie produkowanej energii elektrycznej. Z naszych badań wynika, że tak naprawdę średnio rocznie to jest bardzo niska. Tak? Wynosi 20%, tylko też tutaj to jest średnia roczna i musimy brać poprawkę na to, że ta autokonsumpcja w okresach letnich, kiedy ta produkcja z instalacji fotowoltaicznej jest bardzo niska. Często też prosumenci, którzy mają instalację fotowoltaiczną, mają też wyposażeni są w pompy ciepła, które tam generują, pobierają więcej energii w okresach zimowych. I to zużycie, tak na sprawę, my bilansujemy sobie, ale tutaj w tym momencie wchodzi ten problem taki, że ta autokonsumpcja jest na niskim poziomie ze względu na charakterystykę pracy. A na jakim powinna być, żeby ta energii? Inwestycja była jak najbardziej opłacalna. Najlepiej, gdyby była na poziomie około 40%, bo wtedy generujemy bardzo duże oszczędności. Mhm. Duża część energii zostaje po prostu w naszym budynku, nie prześlemy jej z powrotem do sieci dystrybucyjnej. Nie ponosimy też kosztów dystrybucyjnych. No bo tutaj też, nie wiem, czy wspominaliśmy o tym wcześniej, należy pamiętać, że w nowym systemie rozliczeń my ponosimy koszty dystrybucyjne, czyli za pobraną energię my płacimy. Za oddaną już nie, ale za tę wszystką energię, którą pobieramy, to ponosimy opłaty dystrybucyjne. Czyli po pierwsze nawyki. Mamy to wykorzystywanie tej energii elektrycznej w momencie jej produkcji i do tego też służy tutaj punkt planowanie. No, jak się planuje różne czynności w życiu, tak teraz by trzeba było wziąć się tak naprawdę za zaplanowanie tych czynności, które są najbardziej energochłonne. Tak, tak. No, nie zawsze da się to zrobić, bo nie ukrywajmy, nie zawsze możemy pracować w okresie, czy tam przenieść te wszystkie czynności z okresu porannych, czy tam wieczorny na ten okres pracy mikroinstalacji. No ale spróbujmy to zrobić, spróbujmy jakoś tak zorganizować ten nasz czas, czy tak zaprogramować te urządzenia, jak tutaj technologia jeszcze pomaga. Mamy drugą kolumnę, którą jest technologia i ona pomaga Dokładnie, tak. Planowaniu tego zużycia. No a idąc jeszcze tu dalej, bo mamy ten jeszcze jeden punkt,
okresowa weryfikacja stanu paneli fotowoltaicznych. To też niejako ma wpływ na jej opłacalność, bo jeśli my wcześniej wykreślimy jakąś usterkę na przykład na modułach fotowoltaicznych, jeśli potem będzie grad na przykład i po tym gradzie zobaczymy jakieś uszkodzenia na module, no to warto wcześniej zasygnalizować to do instalatora, zwrócić się do niego z prośbą, że był grad, warunki atmosferyczne były niekorzystne, uszkodzony został moduł, czy jakiś inny ten, coś nie pracuje poprawnie. No i tutaj trzeba to gdzieś tam, musi mieć jakąś kontrolę, bo no nie zawsze da się to wszystko wychwycić. No, nie ukrywajmy. Czyli to nie jest potrzebna jakaś bardzo specjalistyczna kontrola regularnie raz w miesiącu, tylko po prostu, doglądać tak, stan. Tak. No tę sprawę wracamy do domu, to często rzucamy na tą naszą instalację, bo nam się podoba. Po okresie zimowym warto też sprawdzić, jak śnieg właśnie zejdzie. Dokładnie. Tak. No i teraz ta technologia. Powiedzmy jeszcze o tym więcej, bo o magazynach energii już dużo mówiliśmy i to jest ta technologia, która też właśnie wspiera i planowanie, i trochę ten tryb życia. Tak. To może w kontekście właśnie urządzeń smart bądź zwykłych programatorów, które pozwalają nam sterować na przykład bojlerem popularnym. To jest też bardzo dobre rozwiązanie, które nam pozwala zwiększyć autokonsumpcję i gromadzić wodę użytkową, podgrzać tą wodę użytkową właśnie w okresie, kiedy świeci słońce. Naładować sobie po prostu ten bojler ciepłą wodą. Mamy różnego rodzaju gniazdka inteligentne, które właśnie przez nawet zdalny układ Wi-Fi pozwalają nam na włączanie urządzeń. Więc to są wszystko rozwiązania, które będą miały wpływ na to, żeby zwiększyć autokonsumpcję, bo cały czas jakby tutaj kręcimy się wokół tego tematu, ale tak naprawdę to jest clue dzisiejszego naszego. Im większy poziom autokonsumpcji, tym większe oszczędności. Dokładnie tak. No jak Maciej tu wspomniał, na przykład podgrzewanie centralnej wody użytkowej za pośrednictwem takiej grzałki, to też jest magazyn energii, bo my magazynujemy energię cieplną w zbiorniku ciepłej wody. A te urządzenia, które rzeczywiście cieszą się na rynku ostatnio dużym powodzeniem, no to są pompy ciepła, tak? To jest boom na rynku i to w poziom autokonsumpcji się wyraźnie wpisuje. No tutaj pompy ciepła standardowe, takie jakie mamy, czyli tam do ogrzewania w okresie zimowym i do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, no to my możemy je też, bo to są już urządzenia bardzo zaawansowane technologiczne i dosyć inteligentne i my możemy w zdalny sposób czy to zesterować pompą ciepła, czy po prostu zaplanować, bo my jesteśmy w stanie przewidzieć te piki energii słonecznej, czyli jak mamy instalację odchyloną delikatnie na wschód, no to wiemy, że tam pik będzie na przykład o godzinie 11. Jak mamy idealnie na południe, to wiemy, że będzie o 12. No tak zaplanować to zużycie tak, żeby ta pompa się uruchomiła i podgrzała na przykład tą ciepłą wodę użytkową w tym czasie, kiedy ten pik będzie największy, bo wtedy też gwarantujemy to, że ta nasza jakość energii będzie dużo lepsza. I tutaj jeszcze bym zwrócił uwagę na to, że to też nie są tylko pompy ciepła takie standardowe, też są pompy ciepła do centralnej wody użytkowej takie dedykowane. To też są bardzo fajne rozwiązania. Dzisiaj może ten rynek jest trochę niszowy, ale no, są na to też dofinansowania, były i pewnie będą z mojego prądu. No i kolejnym urządzeniem właśnie, które jeszcze się wpisuje, to jest klimatyzacja, która nie jest tylko przydatna w okresie letnim. Tak, dokładnie. Klimatyzacja jest tak naprawdę pompą ciepła, która pozwala w okresach właśnie przejściowych, tak, jesiennych bądź wiosennych, dogrzać nasz budynek, a szczególnie w lato, wtedy, kiedy jest ta najwyższa produkcja, ten budynek schładzać. W ten sposób znowu podnosimy autokonsumpcję i faktycznie wykorzystujemy tą produkcję energii w momencie, kiedy tak naprawdę jest najwyższa. No właśnie, przygotowaliście panowie dosyć obrazowy wykres, który pokazuje to, co trzeba zrobić ze swoim życiem, z przyzwyczajeniami, żeby te szczytowe zużycie energii wprowadzić właśnie. No tutaj mamy idealny przykład, ciężko będzie to osiągnąć prosumentą, tak żeby tą ilość energii generowanej przez instalację fotowoltaiczną, czy to będzie rano, czy to będzie po południu, przesunąć na te godziny produkcji instalacji fotowoltaicznej. Często to jest trudne do osiągnięcia, mamy tego świadomość, więc instalacje wschód-zachód często generują nam to, że ta autokonsumpcja jest większa w naszym budynku, ze względu na to, na charakter, jakim charakter czas nas pracy, czy tam jak charakter naszego dnia. W momencie na przykład porannych instalacja zaczyna wcześniej pracować, generować tą ilość energii i w momencie popołudniowym, kiedy wracamy z pracy, ta instalacja też generuje energię i my tą energię więcej konsumujemy. W przypadku takiej idealnej na południe, no to ten pik jest w godzinach popołudniowych, kiedy nas zazwyczaj nie ma w domu. No, model idealny, ale jakby intencja
jest tutaj czytelna. Tą różową bukę trzeba wprowadzić po prostu w obszar największej produkcji energii elektrycznej. No dobrze, ale prosumenci, wszyscy zainteresowani nie zostają bez narzędzi wspomagających, bo też coś mamy, co bardzo precyzyjnie pozwala zaplanować, czego potrzebujemy. Tak, jakiś czas temu przygotowaliśmy taki kalkulator dla prosumentów, którzy na etapie planowania tego sprawy albo już po tej instalacji chcą zobaczyć, jak to będzie się kształtowało, jak te ich koszty będą wyglądały tej instalacji. Tu mamy przykład też, przeanalizowaliśmy. Dla typowego gospodarstwa domowego. 4,5 kWh zużywa takie gospodarstwo domowe. No i tutaj mamy autokonsumpcję. No niestety założymy ten poziom 20%. No i właśnie, tak, ale samemu można się przekonać, jak te dane się zwiększą, kiedy ten poziom autokonsumpcji wzrośnie o 5-10%. Magazyn energii powoduje zazwyczaj wzrost autokonsumpcji około 50% do tego stanu, który dziś mamy. Jeśli dziś mamy 20%, to magazyn spowoduje, że wzrost tej autokonsumpcji będzie do 40%. Tylko należy też pamiętać, że ten magazyn energii powinien być odpowiednio dobrany, bo no, jeśli my mamy niskie zużycie energii w okresie letnim i na przykład no, mamy produkcję, dużą produkcję z instalacji fotowoltaicznej, ważne jest to, żeby za każdym dniem magazyn odbywał jeden cykl ładowania, więc często nie ma sensu przewymiarować pojemności magazynu energii, na przykład, nie wiem, tam 20 kWh, bo my na przykład w okresie, kiedy instalacja nie produkuje od rana do wieczora, zużywamy tam na przykład 5 kWh, więc taki magazyn 20 kWh, my ściągniemy z jego tylko 1/4 mocy. Czyli chodzi o to, żeby go do końca wykorzystać energię elektryczną, która jest, tak? Tak, no bo wtedy on jest najbardziej opłacalny, inwestycja w to urządzenie i tak na sprawę, no najbardziej efektywnie skorzystamy z tego wszystkiego, z tych dobroci. Tauron.pl/opłacalność to kalkulator oszczędności. Tak, jeszcze tutaj przybliżę, bo skąd się wzięły te ceny, to też będą pytania. I tam, jeśli wejdziemy sobie w tam znacznik, jest informacja. I ta cena 0,67 groszy to jest cena na dzisiaj. Mniej więcej tak szacujemy dla takiego gospodarstwa, dla gospodarstwa około zużyciu 4,5 MWh, gdzie część energii jest zamrożona w granicy 2000 kWh ustawowo, a reszta no, też jest ustawowo zamrożona tam do poziomu. No tak, bo jesteśmy w roku, w którym działa tarcza solidarnościowa, tutaj te ceny są uwzględnione. Tak, no jak wejdziemy sobie tam na kalkulator, to tam wszystko informacja zostanie określona. To jest policzone dla konkretnego przypadku. Tak, no i tutaj też mamy szacowana moc instalacji, ale to powiedzmy w takim razie z waszego doświadczenia, ta najbardziej popularna moc instalacji. No w tej chwili to się troszeczkę zmieniło. Jeszcze w net meteringu, tym poprzednim modelu, te instalacje były rzędu blisko 10 kilowatopików, czyli tej górnej granicy w tej chwili. I one były często też te instalacje przewymiarowane. Natomiast obecnie w net billingu te instalacje są faktycznie dopasowywane do profilu zużycia w budynku i one oscylują między 4,5-6 kilowatopików. Szanowni Państwo, jeżeli macie jakieś pytania, to przypominam o tym, że można zadać te pytania klikając na baton tuż przy transmisji online. Na te wszystkie pytania odpowiemy na blogu lepiejtauron.pl. A tutaj mamy pytanie, które wpłynęło do nas jeszcze przed spotkaniem i tak naprawdę dotyczy, znowu wracamy niejako do tego etapu instalacji. Powiedzieliśmy poniekąd o tym, ale przypomnijmy, bo to jest najważniejsza tak naprawdę rzecz, jeśli chodzi o ten etap, czyli na co mam zwrócić uwagę, żebym mógł ocenić prawidłowość wykonania instalacji. Tutaj ten sprawę kluczowym jest momentem wykonania instalacji zgodnie z projektem. No jeśli mamy projekt, który zrobił nasz przedstawiciel handlowy czy doradca i ten projekt, no wiemy, że on prawdopodobnie został przekonsultowany już z gronem osób i mamy świadomość tego, że to jest na pewno dobrze. Dodatkowo no tutaj każda instalacja wymaga protokołu pomiarowego, czy tam uziemienia, czy tych wszystkich parametrów instalacji elektrycznej. I ten protokół niejako też gwarantuje nam to, że wszystkie parametry instalacji są zachowane i że ona jest wykonana wiarygodnie. Wiadomo, podpisuje się pod tym osoba i ona jest świadoma tego i wykonuje pomiary odpowiednimi urządzeniami. Tak? Jest świadoma tego, że wykonała to dobrze i należycie, bo każdemu na tym zależy. No i znaczenie ma ten pierwszy etap, kiedy wybieramy wiarygodnego partnera. Tak, no i to też ma znaczenie. Do tej instalacji. No dobrze, ale w takim razie wracając niejako do tego etapu eksploatacji, no to wieloletnia eksploatacja. Jak w takim razie zabezpieczyć sobie poziom produkcji po to, aby był on dla nas najbardziej opłacalny? Jak zabezpieczyć tą naszą inwestycję? I tutaj nowość rynkowa, którą Maciej
promujesz od kilku tygodni. Tak, promuję i sam również skorzystałem. Szanowni Państwo, odpowiadając na pytania tak naprawdę prosumentów, jaką wybrać grupę taryfową, jaki wybrać cennik, przygotowaliśmy nową odsłonę, która miała miejsce 1 marca, nową odsłonę oferty ochrona fotowoltaiki 24H. Inwestycja w fotowoltaikę, no są to określone środki, które lokujemy. Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, jest to inwestycja długoterminowa. W związku z tym no, należy tą inwestycję w jakiś sposób zabezpieczyć. W przypadku tutaj naszej oferty, pierwsza kwestia ochrony to jest ochrona od zniszczeń, uszkodzeń, szczególnie tutaj. No bo pomimo tego, że to jest wytrzymała dosyć konstrukcja, tak? No tak, tak, no to mamy różnego rodzaju, szczególnie w zeszłym roku, anomalia pogodowe, które mogą negatywnie wpływać na naszą instalację, mogą ją w jakiś sposób uszkodzić. Więc tutaj do 75 tysięcy mamy taką szeroką ochronę all risk. Rocznie. Rocznie, oczywiście rocznie. Od wszelkiego rodzaju właśnie zniszczeń, o których wcześniej wspomniałem. Obejmuje również to ubezpieczenie magazyn energii, to jest nowość, jak i ładowarki samochodowe. Druga kwestia, ja o niej szerzej powiem przy kolejnym slajdzie, to jest pewnego rodzaju gwarancja produkcji. To jest nowość na rynku, dlatego że w ramach ubezpieczenia ryzyka niższej produkcji energii elektrycznej jesteśmy tutaj w pewien sposób zabezpieczeni, tak? Bo wszelkiego rodzaju anomalia, wyłączenia falownika, o którym zaraz powiem, my możemy się w tym zakresie w jakiś sposób tutaj zabezpieczyć. Kolejny element to ubezpieczenie o ryzyka przerw w działaniu instalacji. Te przerwy szczególnie powstają w sytuacjach właśnie uszkodzeń, awarii, jakiejś dewastacji i instalacja, która nie pracuje w tym okresie, no generuje dla nas określone straty. Więc my w tym zakresie jesteśmy w stanie tutaj się zabezpieczyć i otrzymamy jakby tutaj odszkodowanie za okres, w którym ta instalacja nie pracowała i za te środki jesteśmy w stanie sobie właśnie tę energię... To również wpisuje się, bo klienci często o to pytali, właśnie kontekst poprawności działania sieci dystrybucyjnej? Tak, tak. No tutaj też jest taki, to znaczy to jest przy ubezpieczeniu ryzyka niższej produkcji. Jeżeli mówimy tutaj o ubezpieczeniu ryzyka przerw w działaniu instalacji, to jest tylko związane ze zdarzeniami, które dotyczą pierwszej części. No i tu oczywiście warto wspomnieć o pomocy elektryka i dekarza. To nasz tutaj to uznane usługi, tak? Standardowa assistance. Tak, assistance. W sytuacji awarii instalacji elektrycznej, domowej, awarii instalacji antenowej, odgromowej, bądź też jakiegoś uszkodzenia dachu, mamy wsparcie naszych serwisantów. No i oczywiście nie może się tutaj obyć bez bonusów dla klientów, którzy dokonają zakupu instalacji u nas w Tauronie. 708 zł jest zwrotu na konto rozliczeniowe klienta, bądź klientów, którzy u nas już taką instalację zakupili, również mogą skorzystać z ochrony fotowoltaiki 24H z bonusem. No to powiedzmy więcej o tym, co tak naprawdę stanowi nowość rynkową. Przygotowałeś dosyć obrazowy wykres. Posłużyłem się tutaj wykresem związanym tak naprawdę z pogodą, z anomalią pogodową, ale tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jeżeli chodzi o przerwy, wyłączenia falowników, mogą być to różne sytuacje, czy to właśnie jakieś zakłócenia na sieci, które powodują wyłączenia tych falowników. Na załączonym przykładzie widzimy faktyczny wykres z instalacji tutaj z Górnego Śląska. To jest 27 maj, jak dobrze pamiętam, zeszłego roku. I generalnie proszę zwrócić uwagę, pierwsza część do godziny 11.20 mniej więcej buduje nam się ta krzywa produkcji. Oczywiście ona nie jest taką piękną parabolą. Gdzieś tam jakieś na pewno małe chmury się pojawiły, ale osiągamy 7 kW, tak? Moc. Natomiast po tej godzinie tutaj nagle ten spadek produkcji jest do poziomu 1 kW. Faktycznie nadciąga gdzieś tam front. Sprawdzałem sobie to historycznie, co się w tym dniu działo i automatycznie ta instalacja tak naprawdę nam bardzo mało produkuje. I teraz
weźmy pod uwagę, jeżeli takich dni właśnie ze słabym nasłonecznieniem w cyklu rozliczenia będzie bardzo dużo, na co my generalnie nie mamy wpływu, tak? Więc rozwiązanie ochrony ryzyka niższej produkcji jest tu jak najbardziej zasadne. Tak naprawdę my możemy spać spokojnie, gwarantując sobie ten nasz poziom produkcji, który był ustalany przy planowaniu, ponieważ często przy podpisywaniu umowy jest określana wartość produkcji, jaka ta instalacja nam będzie w skali roku dostarczać. Więc to jest jakby układ referencyjny, który jesteśmy w stanie porównać. Jeżeli ta nasza instalacja będzie tej energii dostarczała nam mniej, będziemy tą stratę mogli tutaj odzyskać dzięki ochronie. No, oferta w doskonały sposób jakby dopełnia, tak? Mamy instalację, produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby i ten spokojny sen, bo zabezpieczenie tak naprawdę poziomu tego produkcji, no i jeszcze samej inwestycji. Ochrona jest wielowymiarowa. Tak. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do pytań, które już otrzymaliśmy od Państwa na etapie rejestracji, no to krótko podsumujmy w takim razie, bo dużo mówiliśmy o tym, na jakich etapach, jakie czynności pomagają oszczędzać, pomagają zwiększać opłacalność fotowoltaiki. No i tak naprawdę te argumenty chyba w trzy kategorie się wpasowują. No po pierwsze oszczędności, no bo fotowoltaika w długim okresie przynosi oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Dokładnie tak. Tutaj mówiliśmy tak naprawdę o okresie zwrotu tej inwestycji. Tak, prawda? Okres zwrotu, nie wiem czy wspominaliśmy, ale okres zwrotu to około 7 lat z instalacji fotowoltaicznej na dzień dzisiejszy. No ceny, to wszystko zależy od cen. No versus 20 parę lat jakby tak, pracy. No, ponad 20 lat pracy. No tutaj w zależności od tego, jaką technologię też zastosujemy. Nie? Tutaj też ma znaczenie ten spadek mocy z czasem. Tak, no jak pokazują badania, rzeczywiście większość prosumentów zdecydowała się na instalację no właśnie z myślą o długofalowych oszczędnościach. Mamy tutaj wątek niezależności, przynajmniej tej częściowej od sieci dystrybucyjnej, prawda? Bo no tak, no nigdy nie będziemy 100% niezależni od sieci dystrybucyjnej, chyba że wykorzystamy instalację magazynu energii, więc no tutaj w niejakich przypadkach, w przypadku jakiejś awarii sieci czy coś takiego, no jeśli będzie nasz magazyn wyposażony w taki system, to będzie on w stanie nam sprawić tą stuprocentową niezależność. No ale tutaj no musimy, możemy jedynie mówić, że jesteśmy niewrażliwi na różnego rodzaju zawahania cenowe. No i bezpieczeństwo. To jest ten obszar, gdzie mamy bezpieczeństwo dostaw, mamy bezpieczeństwo energii elektrycznej, ale też mamy, Maciej, to bezpieczeństwo, o którym ty mówiłeś. Wynikające z naszej inwestycyjne. Ochrony. Tak, inwestycyjne. Dokładnie. Oszczędności częściowa, przynajmniej niezależność od sieci dystrybucyjnej, bezpieczeństwo. No chyba tych argumentów jest aż za nadto, ale zobaczmy w takim razie, z jakimi pytaniami Państwo pisaliście do nas jeszcze przed tym spotkaniem. Część z tych treści będzie się powtarzała, ale my je celowo jakby trochę powtarzamy, bo one są na tyle istotne, że do nich jeszcze wracamy. No, pierwsze pytanie dotyczy tak naprawdę umowy z Tauronem i dwóch różnych lokalizacji. Nasz widz pisze, na jednej mam możliwość budowy mikroinstalacji w jednej lokalizacji, natomiast na drugiej lokalizacji konsumuję energię. Czy możliwe jest rozliczanie konsumowanej energii w jednej lokalizacji, a jej produkowanie w innej i to na zasadach netbillingu? No na dzień dzisiejszy jeszcze takiej możliwości nie ma, ale to wraz z zakończeniem wdrażania całej ustawy, czyli w połowie 2024 roku, będzie możliwość, pojawi się coś takiego jak prosument wirtualny. On dzisiaj jest już zaszyty, ale on dopiero do łask wejdzie dopiero w 2024 roku. I to pozwoli niejako na taki system rozliczeń, tylko że to też nie będzie do końca net billing, bo klient będzie musiał zawsze ponosić opłaty dystrybucyjne, czyli że te dystrybucyjne koszty zakupu energii, bo tutaj instalacja produkuje w innym miejscu, a on zawsze będzie pobierał tą energię, czyli nie będziemy mieć tej niejako autokonsumpcji tutaj u klienta. Mhm. Dobrze. Kolejne pytanie to tak naprawdę temat budowy domu i na którym etapie najlepiej zabrać się za instalację fotowoltaiki i tu również w kontekście dotacji. Tak, tutaj klient nas pyta, czy... Akurat czy przed pokryciem dachu, czy tak, po... Tak, ale generalna zasada, bo może myślę, że takich pytań może być wiele. Może być więcej, dokładnie. Generalną zasadę. Generalnie zasada jest taka, należy dokończyć tą budowę, faktycznie skończyć połać dachową.
Można oczywiście przewidzieć zejście pod drogę kablową, czyli tutaj wiedząc, że będziemy montować na tym dachu instalację fotowoltaiczną, przewidzieć miejsce, w którym będziemy tymi kablami podchodzili do falownika w pomieszczeniu na przykład gospodarczym. Natomiast no, tu nie ma sensu montować jakichś rozwiązań w trakcie przygotowania dachu, poszycia dachowego, tylko faktycznie jak ono będzie już gotowe, to oczywiście jest związane z rodzajem poszycia, czy to będzie dachówka, czy to będzie blacha trapezowa na wysoki rąbek, są różnego systemy montażu i one tak naprawdę montuje się, jeżeli mamy to poszycie dachowe zamknięte, gotowe. Tak? Czy mamy tu jakiś związek z możliwością ubiegania się o dotację? A tak, jak najbardziej. No, Mój Prąd, jeżeli mówimy... No, po prostu są programy tutaj jakby... Tutaj nie ma żadnych tych przeciwwskazań, czy to jest nowy budynek, czy nie. No, są różnego rodzaju dotacje, z której każdej tam prosumę. Jak mówiliśmy, te ogólnopolskie, ale warto są też lokalne, tak, na poziomie programy wspierające. Tak, dokładnie. No dobrze, a tutaj poziom zużycia i pytanie, co z instalacją fotowoltaiczną, czy opłaca się mieć taką instalację przy bardzo małym zużyciu? No tutaj konkretny przykład. Nie opłaca się mieć takiej. Przy takim zużyciu 40 kWh, no to jest bardzo małe zużycie. No to tutaj instalacja fotowoltaiczna no nie ma sensu. No nie będziemy tutaj mówić, że ma sens, że coś naciągać. Po prostu no, takie zużycie no nie ma sensu, bo okres zwrotu takiej instalacji będzie bardzo duży, bo tutaj musimy mieć trochę takie porównanie, że wraz ze wzrostem mocy instalacji to ona trochę tanieje, bo tutaj skala jest mniejsza, a tutaj najdroższe są zakup komponentów. Inwerter w podstawowej wersji już wiele kosztuje. No. Wspominaliśmy tutaj o kalkulatorze opłacalności. Tak, będziemy do niego jeszcze zapraszać. Tak, warto do tego w tym kalkulatorze przeprowadzić symulację, choć dla tego poziomu zużycia podejrzewam, że kalkulator... Czyli na etapie rozważania warto na przykład skorzystać z tego kalkulatora, wpisać sobie... Dokładnie tak. No kalkulator nie przepuści, bo... Nie przepuści tej wartości, bo jest faktycznie za niska, natomiast no, warto się wspomagać tego typu narzędziami. Dobrze. No i pytanie, które coraz częściej pojawia się w kontekście wspólnot mieszkaniowych. Tutaj akurat pytanie o fotowoltaikę w bloku. Czy jest opłacalna? Jakie są opcje? Czy fotowoltaika w bloku? No tutaj zależy sobie pytanie, bo ten sprawę wraz z nowelizacją ustawy też wszedł prosument zbiorowy, który tutaj jako wspólnota możemy się zebrać i stworzyć, zbudować instalację na naszym dachu wspólnym. No ale tutaj są rozwiązania, pewnie też klient pyta, że ma sam mieszkanie i chce na przykład, nie wiem, postawić fotowoltaikę na dachu. Na balkonie. Czy to jest opłacalne? No, tutaj zawsze należy sobie zadać pytanie, jaka jest jego zużycie. Prawda jest taka, że my na tym balkonie nie postawimy zbyt dużej instalacji fotowoltaicznej, bo ona będzie miała około 500 W, może do kilowata będzie sięgać, jeśli mamy szeroki balkon. Często też usytuowanie samych paneli będzie nieoptymalne, jeżeli chodzi w ogóle o stronę... Możliwości produkcyjne. Tak, dokładnie. No tutaj jeszcze pytanie jest, gdzie wolno montować panele? Tutaj na sprawę w pierwszym momencie trzeba się udać do spółdzielni, czy w ogóle zezwala na montaż takiej instalacji fotowoltaicznej. I jeśli na przykład zdecydujemy się na montaż, no to spółdzielnia musi nam zatwierdzić odpowiednią dokumentację, która radą uchwały zezwoli nam na korzystanie, bo tam z pewnością to jest mienie z części wspólnej. Dokładnie tak. Kolejne pytanie, tutaj mówiliśmy o wsparciu, ale tak naprawdę po raz kolejny powtórzmy, bo to jest bardzo ważny etap, czyli wyboru wykonawcy. Mało wiemy o rynku, jak zdobyć wiedzę, czym się kierować. Po pierwsze polecamy oczywiście siebie. Oczywiście, jak najbardziej. Warto na pewno kierować się opiniami znajomych, bo to jest, wiadomo, sprawdzone źródło. Tak, no wykonawcy, którzy mają przede wszystkim to doświadczenie. Sprawdzać wiarygodność. Dokładnie, można nawet zapytać o realizację gdzieś w naszej okolicy, żeby móc podjechać, zobaczyć, czy wykonawca faktycznie realizował, jak została ta realizacja przeprowadzona. Zapytać się użytkownika generalnie... O kontakt z klientem, czy był ten zachowany podczas tego procesu całej inwestycji, czy tam gdzieś to się przewijało wszystko i tam, czy nie przebiegało to bez większych problemów. Kolejna kwestia też, jak to wyglądało później w kontekście samego użytkowania, czy te wsparcie faktycznie przy eksploatacji jest, czy go nie ma, bo to też częsty właśnie jest problem, że gdzieś ta instalacja zostanie zamontowana i klient po prostu zostanie... Tak, dokładnie, gdzieś tam wcześniej wspominaliśmy.
zostanie sam. No dobrze, zawirowania w produkcji. W takim razie, jakie są sposoby na spadek produkcji fotowoltaiki podczas upalnych dni? No tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, szczerze powiedziawszy, bo no spadek, charakterystyka krzemu i materiału, z jakich wykonane są moduły fotowoltaiczne, ma to do siebie, że wraz z wzrostem temperatury spada ich wydajność i no nie da się tego uniknąć. Jedynie, co możemy zastosować, to też na etapie planowania zastanowić się, czy są nam konieczne moduły typu full black, czy one są moduły typu full black. No jakby ktoś nie wiedział, to są moduły całe czarne i one są bardziej estetyczne. No i takie pytanie sobie należy zadać, bo jak wiemy, moduły typu full black mają trochę mniejszą sprawność ze względu na to, że są całe czarne i przyciągają więcej promieniowań słonecznych. A moduły z czarną ramą, wydaje mi się, że też są bardzo estetyczne i tę sprawę ta powłoka krzemowa zlewa się, jeśli my się odpowiednio oddalimy i nie widzimy tego. No. Tę sprawę, my patrzymy na to przez kilka pierwszych dni, na tą naszą instalację, a potem często... A potem już tylko liczymy, czy nam się... Dokładnie, czy się opłaca. Dobrze opłaca. No okej. No to w takim razie często pojawiające się pytanie, jeżeli ktoś funkcjonował na starych zasadach rozliczeniowych, w międzyczasie rozbudował swoją instalację, no i dzisiaj jest w NetBillingu, czy w takim razie oznacza to konieczność przejścia na nowe zasady rozliczeń? Nie. Jeżeli prosument korzysta z modelu net meteringu. Tak, bo to jest korzystał z net meteringu, tak, rozbudował w czasie net billingu i teraz pytanie, tak, czy... Tak, oczywiście nie, dlatego że nabył prawa do rozliczeń w modelu net meteringowym i może tą instalację rozbudować. Oczywiście, jeżeli przekroczy 10 kW, to ten opust zmieni się z 20 do 30%. W każdym bądź razie to prawo rozliczenia netmeteringowego pozostaje. Co więcej, często też takie pytania tutaj padały. W momencie sprzedaży tej nieruchomości z tą instalacją fotowoltaiczną, nowy właściciel tej nieruchomości nabywa prawa do rozliczenia w modelu netmeteringowym. Okej. Okay. Mamy jeszcze trzy krótkie pytania i to tak naprawdę trochę podchwytliwe pytania. O ile procent należy przewymiarowywać instalację, aby okres zwrotu był krótszy? Po części na nie już odpowiedzieliśmy, prawda? Tak. Ale to się pojawiało często, więc... No tak, no prosumenci wciąż mają te zanieszłości starego systemu rozliczeń, który radził przewymiarować tą instalację o 20, albo w zależności od opustu 30% nawet. Tak. Ale no dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj dążymy do tego, żeby moc instalacji była dopasowana do naszego zapotrzebowania i tak dobierajmy instalację i nasz handlowiec, czy tam doradca na pewno tak dobierze tą instalację, żeby ona była równa, ilość produkowanej energii była równa zapotrzebowaniu. Wpłynęło do nas sporo takich bardzo precyzyjnych pytań o indywidualne technologie. Mamy przykład takiego pytania, jak optymalnie wykorzystać instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW z magazynem energii o 10 kWh zasilający budynek jednorodzinny ogrzewany hybrydową pompą ciepła z wbudowanym kotłem gazowym. No. Bardzo precyzyjne. Tak, no tutaj klient ma bardzo powiem tak, że szeroką rozbudowaną instalację, bo nie dość, że ma instalację fotowoltaiczną, to jeszcze ma magazyn energii, to jeszcze pompa ciepła, a ta pompa ciepła pracuje jeszcze z tym kotłem gazowym. W momencie pewnie, kiedy tam ma problem z wydajnością, no to w okresach zimowych albo sama się przełącza na ten gaz. Ale no tutaj, jak optymalnie wykorzystać, to ten sprawę, tak jak wcześniej gdzieś tam wspominaliśmy, w pierwszym momencie tutaj ta instalacja pewnie będzie ładowała ten magazyn energii. No jeśli magazyn będzie energii pełen, no to tę sprawę my możemy wysterować i uruchomić pompę ciepła, żeby nam podgrzała jeszcze centralną wodę użytkową. Dzisiaj na rynku są dostępne rozwiązania, które same sterują i są w stanie same wysterować pracą instalacji fotowoltaicznej, tak żeby przekierować energię, na przykład mamy naładowany magazyn, urządzenie dostaje sygnał, że magazyn jest pełny, to teraz uruchom pompę ciepła. No, to są już coraz bardziej zaawansowane technologie, no bo rynek do tego dąży i chce się rozwijać, tak? Godzina spotkania za nami, dlatego ostatnie pytanie i też bardzo często zadawane, czyli która z taryf będzie najbardziej opłacalna przy domu jednorodzinnym właśnie z instalacją fotowoltaiczną? Tak, zgadza się. Często się to pytanie pojawia w kontekście tego, jaka taryfa jest najkorzystniejsza dla prosumenta. Szanowni Państwo, tu nie ma złotego środka, tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ to, co wcześniej powiedzieliśmy, musimy podchodzić do tego tematu indywidualnie, do zapotrzebowania energetycznego, jaki mamy w gospodarstwie domowym. I z tego punktu wychodzić w kontekście doboru taryfy. Pomoże nam w tym
już wcześniej tutaj na slajdach był prezentowany e-licznik Tauron Dystrybucja, który tak naprawdę pomoże nam zweryfikować, jak ten profil nasz się kształtuje, jak się buduje faktycznie to zużycie, jak pracuje instalacja fotowoltaiczna. I tak naprawdę na bazie tej aplikacji tam też mamy możliwość symulacji, czyli zmiany grupy taryfowej danego wybranego okresu czasu i możemy zweryfikować, ile faktycznie procentowo w danej strefie pobieramy tej energii elektrycznej, produkujemy i na podstawie tych danych po podstawieniu stawek za energię elektryczną i przeliczeniu określimy, które rozwiązanie, która generalnie taryfa dla nas jest najkorzystniejsza. Ja może powiem tak, że w większości dużo prosumentów funkcjonuje na taryfie G12 bądź G12W. Jakby to się nasuwa naturalnie, tak? Czyli w godzinach produkcji tak, instalacji, gdzie ta taryfa jest wyższa, ale tak naprawdę my wtedy korzystamy z energii elektrycznej, która jest produkowana z naszej fotowoltaiki. Natomiast w godzinach wieczornych, kiedy już ta fotowoltaika nie działa, korzystamy z niższych opłat w ramach właśnie niższej stawki. Także G12, tak jak mówię, dużo prosumentów kieruje się w kierunku tej taryfy. Natomiast polecam zweryfikować, sprawdzić tak naprawdę swój przypadek indywidualnie. Do tematu też kalkulatorów. Szanowni Państwo, za nami duża dawka wiedzy o fotowoltaice, sporo argumentów. Do wszystkich Państwa wyślemy maila z zapisem tego webinarium. No i też odsyłamy na blog lepiejtauron.pl, gdzie znajdą się odpowiedzi na te wszystkie pytania, które wpłynęły do nas podczas trwania tego webinarium, ale też to, co widzicie Państwo na ekranach, to odesłanie do potężnej dawki wiedzy online, zarówno do kalkulatora oszczędności, o którym tutaj wspominaliśmy, który będzie pomocny już na etapie projektowania, myślenia o fotowoltaice, ale też na blog lepiejtauron.pl, gdzie cały czas pojawiają się nowe publikacje dotyczące sposobów na oszczędzanie i na optymalizację swojej instalacji fotowoltaicznej. Tam też jest kilka e-booków, które w bardzo przystępny sposób obrazują wszystkie pojęcia związane z fotowoltaiką i rady. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani naszą ofertą, to punkty obsługi klienta, strona internetowa, numer telefonu pozostają do Państwa dyspozycji. Dziękujemy za liczny udział w dzisiejszym spotkaniu i zapraszamy na kolejne. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.